Cześć, witam Was gorąco. Z tej strony Monika i zapraszam na trening totalnie odchudzający, totalny masakrator, podczas którego spalimy ponad 600 kalorii. Trening składa się z 9 ćwiczeń, zrobimy sobie je w 3 seriach. W treningu jest rozgrzewka, jest również rozciąganie. Na koniec zrobimy sobie przez kilka minut trening brzucha. Zapraszam! Rozgrzewkę zaczynamy marszem w miejscu. Staraj się kolana stawiać wysoko. Ściągnij łopatki i pewna siebie postawa. I teraz krążenie ramion do przodu, oburącz. Mocno, obszernie. Duże koła. Duże wymachy. I do tyłu. Obydwie ręce pracują. Klatka wypięta. I teraz jedna ręka do przodu, druga do tyłu. I zmiana. Świetnie. Ręce szeroko i do tyłu. Góra, dół. I jeszcze góra, dół, hop i mocne wymachy do tyłu. Z całej siły rozciągamy ramiona. Świetnie. Łokcie na zewnątrz. Krążenie. I do wewnątrz. Świetnie, spleć dłonie w nadgarstku, tutaj rozgrzewamy, palce w koszyczek i mocno. Super, stajemy, palce do ziemi i krążenie w jedną stronę, szybko i w drugą stronę. I druga strona w jednym kierunku. I w drugim kierunku. Świetnie. Kolana blisko siebie i parę razy robimy lekkie skłony. W ten sposób do przodu. Rozgrzewamy kolanka. Super, stajemy szerzej niż biodra i krążenie. Bioderka mocno, szeroko, z całej siły. Największe koła, jakie tylko dasz radę. W jedną stronę. I zmiana kierunku. Hop. Świetnie. Stajemy, kolano do góry i do tyłu. I krążenie. Rozgrzewamy bioderka. Noga góra i do tyłu. I zataczamy koła kolanem. Do tyłu. I do przodu. Noga cały czas pracuje. Staraj się robić to precyzyjnie. Napnij brzuch, prosta sylwetka, prosta postawa, stabilnie stój i delikatnie kręcisz koła. I zmiana nogi. Do tyłu druga noga. Super, i do przodu. Pamiętaj, przy każdych ćwiczeniach wciągasz powietrze nosem, wypuszczasz ustami. Okej, świetnie. I przechodzimy do biegu w miejscu. Pamiętaj, że stąpasz delikatnie, staraj się na przedniej części stopy. Ręce tutaj pomagają.
I wyobraź sobie, że podłoga jest po prostu miękka. Kolana są cały czas lekko ugięte i delikatny bieg w miejscu. I głębokie wdechy przez nos. Super przeskoki do przodu. Lekko uginamy kolana. Dalej na przedniej części stopy. Super. I przeskoki do boku z nogi na nogę. W tym treningu dużo będziemy robić przysiadów. Dużo będą ćwiczyć pośladki, uda. Tak więc musimy porządnie rozgrzać nogi. Super. I teraz taki pajacyk. Hop. Bez podskoków, dostaw, odstaw i ręce pomagają. Ręce nad głową, nogi zgięte w kolanach. I ręce do przodu, góra, dół, mocny wymach. Świetnie. I znowu do boku. Nad głową. Proste plecy. Pamiętaj, poprawiaj sylwetkę. Super. I znowu do przodu. Góra, dół. Świetnie. I teraz stajemy szeroko i przejścia z nogi na nogę. Hop. Delikatne przejścia. Kolana są w linii stóp. Parę razy robimy takie przejścia. Super. I zostań. Kilka pulsów, wytrzymaj, rozciągamy. Świetnie i zmiana. Super. Maszerujemy. Słuchajcie, 9 ćwiczeń, każde będzie trwało 45 sekund. Pomiędzy będzie szybkie ćwiczenie, a pomiędzy seriami oczywiście zrobimy przerwę, tak żeby odpocząć, żeby dać organizmowi ochłonąć. Weźcie wodę, weźcie matę lub koc na podłogę, bo będą ćwiczenia w podporze, również brzuch. Jak będziemy ćwiczyć, to będziemy kłaść się na matę. Zaczynamy pierwszą serię. Słuchajcie, szybkim ćwiczeniem w tej serii będą takie przeskoki, nogi szeroko, wąsko, ręce zaciśnięte w pięść, dłonie i hop, góra, dół. I zaczynamy od ćwiczenia sumo. Włączam zegar, zaczynamy za 5 sekund. Stajemy szeroko, odklejamy pięty i bioderka, przód, tył i hop. Pięty i biodra, przód, tył i hop, znowu pięty. Pracują bioderka, odklejasz pięty, na palcach wznos, hop, do przodu, do tyłu i góra. Szybkie ćwiczenie, przeskoki i ręce do góry, hop. Wytrzymaj jeszcze 15 sekund. Świetne ćwiczenie na pośladki i nogi. 10. Kołyska biodrami, 5 sekund. 3,
dwa, jeden i hop! Szybkie turbo ćwiczenie, 15 sekund. Tempo, tempo, 10. I znowu przechodzimy do sumo. 3, 2, 1, sumo. Hop. I to samo ćwiczenie. Same bioderka pracują. Same bioderka, przód, tył, kołyska. Wytrzymaj. Damy radę. Hop. Hop. Kołyska. Głęboki przysiad sumo. Jeszcze tylko 15 sekund. Z wydechem do przodu. 10. Dawaj, dawaj. 5. Końcówka. 3, 2, 1. Hop! Szybkie turbo. Kolejne ćwiczenie to będą zakroki. Dłoń do ziemi. Dawaj, 3, 2, 1. Zakroki po skosie i dotykasz dłonią ziemi. Hop, noga do tyłu mocno. Hop, kolano nad ziemią i po skosie proste plecy. Hop, tempo, szybciej. Kolano nad ziemią. Z wydechem. 20 sekund. Dawaj, dawaj. Razem ćwiczymy. 10. 5 sekund tylko. 3, 2, 1. Turbo. Hop. Tempo. 10. 5. 2, 1, klęk odwrócony, klęk odwrócony, ręka do nogi, hop, hop, triceps, prawa do lewej, lewa do prawej i pompeczka na triceps, hop, i po skosie, i pompeczka, dłonie są pod ramionami, pod barkami. Bioderka wysoko, nie opadają. Hop, 10 sekund. Super, dawaj, 5, 2, 1, góra, hop. Szybkie, szybkie turbo. Przed nami zakroki z kopniakiem. Całe siły. Jeden. Za krok. Jedna strona. I mocny wykop. Noga do tyłu. I do przodu. Kopniak. Z całej siły. Super. Hop. Dawaj. Hop. I kop. Mocno pracują biodra. Spalamy tłuszcz. Spalamy te zbędne kilogramy. 2-3 razy w tygodniu i będą efekty. Gwarancja. Z mojej strony jest to gwarancja, ten trening. 10. 5. 2. 1. Hop! Szybkie turbo. Najszybciej jak dasz radę, robisz to ćwiczenie. Tempo. 5. Przygotuj się. Druga noga. Jeden. Hop. Noga w tył. Wykop. Spokojnie. Precyzyjnie. Z mocnym wykopem. Wykop. Wydech. 25 sekund. Cały czas pracujesz. 20. Oj, dawaj, nie obijaj się, to jest twój czas. Dziesięć, pięć sekund,
dwa, jeden, hop! Turbo! Uwaga! Robimy krokodylek. Noga pojedynczo do tyłu i ręka do przodu. Schodzimy do podporu. Stop! Prawa noga do tyłu, lewa stopa do ziemi i hop, prostujesz rękę. Cały czas w podporze. Wygląda to w ten sposób, że prawa do tyłu i dłoń do ziemi i zmiana. Hop. Cały czas jesteś w podporze. Noga do tyłu, ręka do przodu. Świetnie. Dawaj. Z wydechem unosisz rękę. 10. 3, 2, 1, hop! Turbo. Świetnie, dawaj. Przyspiesz, to już jest końcówka tej serii. 3, 2, 1. Ręce szeroko. Noga do boku. Dotykasz stopą ręki. Noga zgięta. Kto da radę, może prostą. Nie ma problemu. Robisz wymach. Tak, żeby dotknąć. Spokój, tętno. Głęboko oddychasz. Przed nami tylko jedne proste ćwiczenie, którym jest po prostu plank. 10 sekund. To jest koniec tej serii. 3, 2, 1, turbo. Dawaj, tempo. 5, 2, 1. Podpór. Plank na łokciach. Robisz plank i wytrzymaj. Biodra wysoko, brzuch napięty. Jak masz problem z napięciem brzucha, postaraj się bioderka tak lekko jakby wkulić pod ciało. Wkulić je do ziemi. Ściągnięte łopatki. Głowa. Przedłużenie kręgosłupa. Patrz przed siebie. I wytrzymaj jeszcze 10 sekund. Głęboko oddychasz. 4, 3, 2, 1. Góra. Turbo ostatnie. Najszybciej. Najszybciej. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Pauza. Świetnie. Chwila przerwy. Napij się koniecznie wody. Druga seria przed nami. Uwaga, szybkim ćwiczeniem będzie bieg w podporze. I zaczynamy od ćwiczenia. Ręce proste. Robimy pół przysiad, hop i przysiad, ręce wysoko. Pół przysiad i wracasz. Hop, 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 hop. I tempo. Pół przysiad, czyli pupa lekko do tyłu i przysiad, czyli głęboko. I ręce wtedy wysoko. Kolana są na zewnątrz.
Wypinasz pupę. Tak, jesteś wysoko. I hop, w tempie. Świetnie, uwaga. 5 sekund. 2, 1. Podpór i biegniesz. 15 sekund. Proste plecy, kolana do klatki. Biegniemy w podporze. 1. Zostań w planku. Zostań w planku. I teraz noga do boku. Do boku. I przechodzisz na podpór na prostych rękach. Bok, bok. I góra. Hop. Bioderka nie opadają. W treningu teraz tej serii mocno ćwiczymy ręce. Hop. Bok, bok i góra. 10 sekund. 5, 3, 2, 1. Biegniesz. Hop. Bieg w podporze. Dłonie pod barkami. Kolana do klatki. 3, 2, 1. Wąski przysiad. Stopy blisko siebie. Przysiad. Wzrost na palce. Pupa do tyłu. Kolana są blisko, stopy blisko. I robisz przysiad wąziut. Przysiad. Wznos. Wtedy robisz wydech. 20 sekund. Własne tempo, ale precyzyjnie ćwicz. Powoli. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. 4, 3, 2, 1. Biegniesz. Biegniesz. Najszybciej to nie da radę biec. Może po prostu przechodzić. Świetnie, dawaj. 4, 3, 2, 1. Klęk odwrócony. Kolano do góry. Hop, hop. I pompeczka na triceps. Prawa, lewa i pompeczka. Kolano wysoko. Bioderka cały czas są w górze. Staraj się, żeby była linia prosta. Dłonie pod barkami. Świetnie. 15 sekund. Wiem, że jest gorąco, wiem, że pot się leje. Ale ten trening jest bardzo, bardzo masakrycznie odchudzający. 1, hop, biegniesz. Szybko. Szybki bieg. Tempo. 5 sekund. Uwaga, 1, przysiad. Przysiad. I kop do boku. Cały czas jedna strona. Pamiętaj, najpierw schodzi pupa do tyłu. Świetnie. Hop. Jedna noga. Mocny wykop. Jak najwyżej. Kolana lekko na zewnątrz. Z wydechem robisz kopię. Dawaj. Jesteśmy w połowie. Ale trzecia seria będzie prostsza. 1, hop. Biegniesz. Dawaj, biegnij. Nie ma przechodzenia, próbuj. 3, 2, 1. Góra. Przysiad. Druga noga. Hop. Kopniak. Z całej siły. Dla ciała, a przede wszystkim dla duszy, po takim wymęczeniu
aż chce się żyć. Mówię ci, dawaj. 2-3 razy w tygodniu. Zobaczysz lepsze samopoczucie. Mniej kilo. Lepsze. Lepsze wszystko. Hop. 3, 2, 1. Dół. Szybki bieg. Szybko, szybko. Nie obijaj się. Tylko walcz. To jest twój czas. 2, 1. Góra. Ręce szeroko. I noga do ręki. Pospo się. Z wydechem. Jak dasz radę, to ręce nieruchomo. Jak nie, okej. Ważne, żeby dotknąć, żeby był wymach. Jak najmocniej się da. Głęboko oddychasz. Zaraz kończymy. 8, 7, 4, 3, 2, 1. Dół. Biegniesz. Biegnij. Już zaraz końcówka. Najszybciej jak możesz. Spinaczka górska. Góra, uwaga. Schodź do planku, szybko. Skręty. Biodra do ziemi. Prawa, lewa. Nogi nieco szerzej. I robimy skręty bioderkami. Tak jest. Dawaj, próbuj. Jak jest ciężko, odłóż na chwilę kolana, ale dosłownie na 2 sekundy. I z powrotem podnoś się. Im więcej siebie dajesz, tym szybsze efekty. Nie ma co tracić czasu. Zaraz jest przerwa. 2, 1, biegniesz! Hop! 10! To już przedostatni raz, kiedy biegniemy. 3, 2, 1. Podpór. Plank. Wytrzymaj. Wytrzymaj. Hop. Wytrzymamy razem. Nogi szerzej, jak jest trudno. Dłonie, łokcie pod barkami. Napinasz brzuch. I wytrzymujemy jeszcze 20 sekund. Z całej siły całe ciało pracuje. A najbardziej to umysł. Uwierz mi, że dasz radę wytrzymać. Napnij mięśnie. Głęboko oddychaj. Jeszcze wytrzymasz, zobacz, tylko 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Biegniesz ostatni raz. Hop. Bieg. Ostatni. 10. 5. 3, 2, 1. Pauza. Świetnie. Odpocznij chwilę. Robimy przerwę. I zaraz wracamy. Trzecia seria przed nami. Szybkie ćwiczenie to będzie szybki bieg w miejscu. Zaczynamy od przysiadu. Uwaga! Pupa do tyłu i robimy kroczek do tyłu, dłonie do ziemi. Wyrzucasz nogi. Wracasz
I znowu kroczek do przodu, do tyłu, dłonie do ziemi, wyrzut, hop. To jest przysiad z kroczkiem i z krokodylkiem. Hop. Kolana są na zewnątrz, stopy na zewnątrz. Upa do tyłu, wyobraź sobie, jakbyś siedziała na takim małym krzesełku. Hop. 15 sekund tylko. Wracasz na pełne stopy. Przy przysiadzie też. Pełne stopy, płasko do ziemi. Uwaga! 3, 2, 1. Szybki bieg! Hop! Szybko biegniesz. Ręce też biegną. Świetnie. 4, 3, 2, 1. Plank. Podpór na prostych rękach. I jedna noga do tyłu i chowasz głowę między ręce, kolano do klatki. Cały czas pracujemy jedną stroną. Hop, noga wysoko, we własnym tempie. Świetnie, jedna strona pracuje. Głowa schowana między ramionami. Super, dawaj, 5 sekund. 3, 2, 1, szybki bieg. Hop, najszybciej jak dasz radę. Pięć sekund. 2, 1, druga strona. Proste ręce, ręka do klatki. I chowamy głowę, noga do klatki. Dawaj, dawaj. Super. Głęboko chowasz głowę. Noga do tyłu. Piętnaście sekund. Pięć sekund, przygotuj się, 3, 2, 1, hop, z całej siły najszybciej, głębokie wdechy, 5 sekund, 3, 2, 1, przeskoki z nogi na nogę, delikatnie, chwilę odpoczywamy, tak jest, kolana są ugięte, na przedniej części stopy, delikatnie do boku i hop. 25 sekund, to już jest końcówka treningu. Najgorsze za nami. Ręce są blisko ciała, proste plecy. 8. 5, 3, 2, 1, szybki bieg. Hop. Mocno tupiemy. Ręce też szybko biegną. 7, 4, 3, 2, 1. Uwaga, robimy za krok i kopniak do boku. Hop i kop. Hop i kopniak. Powoli. Precyzyjnie. Noga do tyłu, kolano nad ziemią i robimy kopniak i cały czas pracuje jedna strona. Super. Dawaj, dawaj, 15 sekund. Z wydechem do boku. 3, 2, 1, hop. Biegniemy. Tempo. 10. Przyspiesz. 5. 3, 2, 1, druga strona. Kolano nad ziemią. I do boku. Hop.
precyzyjnie. Wydech. Świetnie, jeszcze tylko 3 ćwiczenia. I zaraz kończę. Hop. 20 sekund. Tempo. 10. Hop. 8. 7. Dawaj. 4. 3. 2. 1. Biegniesz. Hop, 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 hop. Tempo. 4, 3, 2, 1, dłonie za uszami, kolano do łokcia. Tak samo wydech, kiedy noga jest wysoko. Super. Hop. Dajesz, dajesz 20 sekund. Najgorsze jest za nami, zaraz będzie koniec. Ale dasz radę. Wysoko kolano. Ćwiczymy brzuch. Ćwiczymy boczki. I z wydechem kolano. Góra. Stop. Biegniesz. 10 sekund. 5. 3. 2. 1, przysiad, wąsko, szeroko, wąsko, wznos, hop, kolana na zewnątrz, stopy też na zewnątrz i robimy przejścia w przysiadzie, z wąskiego do szerokiego i wznos na palcach, dawaj 20 sekund. Wydech, hop. Głęboko oddychasz nosem. Super. 4, 3, 2, 1, bieg. I przed nami tylko plank. Szybko. 5 sekund. 4, 3, 2, dół. Hop. Podeprzyj się na łokciach. Łokcie pod barkami. Brzuch jest napięty. Chyba wysoko, wysoko. Biodra nie opadają. I wytrzymujemy. 25 sekund. Ostatnie ćwiczenie. Tak więc się nie poddajemy. Nie opuszczaj bioder. Nie opuszczaj kolan. Wytrzymasz, bo tylko zostało nam sekund 10. Uwaga. Odliczamy. 4, 3, 2, 1. Hop! Ostatni raz biegniesz. Na maksa. 10. Przyspiesz. 5. 3, 2, 1. Stop. Odpocznij chwilę, napij się wody, głęboko oddychaj. I końcówka, słuchajcie, robimy brzuch. 6 minut brzuch. Nogi w krzesełko, ręce wysoko i nogi szeroko, ręce między nogi. Robimy skłony, hop, tempo. Z wydechem staraj się sięgnąć jak najdalej, jak najgłębiej.
super, dawaj, dawaj, 20 sekund. Już po najgorszym, tak więc tylko najprzyjemniejsze. Brzuch. Proste ćwiczenia, każdy da radę. 5 sekund. Uwaga. 3, 2, 1. Super. Zostajemy w tej pozycji. Krzesełko i nogi do prawej strony. Wracasz i do góry bioderka. I cały czas pracujemy jedną stroną. Hop. Powoli do boku, powrót. I tak jakbyś chciała coś wcisnąć w suficie. Dosłownie centymetr, dwa, odklejasz biodra. Ręce szeroko, tak będzie najwygodniej. I cały czas pracujemy jedną stroną. I tak samo wydech, kiedy unosisz bioderka. Super. Świetnie. I zmiana strony. Nogi do lewej. Uwaga. Hop. Lewa i góra. Hop. Do boku i do góry. Biodra są cały czas w górze. Nogi nie dotykają ziemi. Dawaj, dawaj, wiem, że jest trudno. Ja się zsuwam z maty, czuję, że po prostu płynę. Jestem cała mokra, ale domyślam się, że nie tylko ja, a kilka tysięcy osób w tej chwili właśnie. Świetnie, uwaga, kolejne ćwiczenie. Nogi szeroko, ręce szeroko i prawa do lewej. I hop, tempo, na zmianę. Hop. Łopatki cały czas są odklejone. Raz jedna, raz druga. Cały czas pracujesz. Super. Z wydechem dotykasz stopy. Jeden, świetnie, uwaga, nogi do góry, proste nogi do góry i wspinamy się po nogach, dwa, jeden, wspinasz się jak najwyżej i odkładasz, hop, hop, staraj się dotknąć stopy i przytrzymaj w górze dosłownie sekundę i zobaczysz, jak mocno będzie pracował brzuch. Super! Dawaj, dawaj! Dosłownie sekunda w górze. Odklejone łopatki, z wydechem dotykasz. Jeszcze 5 sekund tylko. Pięknie! Uwaga, zostajemy w tej pozycji wysoko i opuszczamy nogę. Raz prawą, raz lewą. Uwaga, hop! I trzymasz nogę tą, co jest w górze. Chwytasz za nią i trzymasz mocno. Chwytasz za łydkę i opuszczasz nogę. Noga jest nad ziemią, nie dotyka ziemi. Nie, nie, nie. Łopatki odklejone, nogi nad ziemią. Chwytasz za łydkę. I raz jedna, raz druga. Hop. Pracuje dół brzucha i to bardzo mocno. Już końcówka, przed nami tylko jedno ćwiczenie. I zrobimy szybkie rozciąganie. Okej, świetnie. Odłóż nogi. I ostatnie ćwiczenie. Wytrzymaj w krzesełku 40 sekund. Nogi wysoko, ręce blisko ciała. I wytrzymujesz tak. Wytrzymujemy wszyscy razem. Uwaga, 30 sekund. Im niżej nogi, tym bardziej pracuje brzuch.
łopatki są w górze, lędźwia przyklejone są mocno, tutaj nie ma żadnej szpary, przyklejone do maty, nogi wysoko. Chcesz trudniej, to nogi niżej. Uwaga, 10 sekund, wytrzymaj. Wytrzymaj. 4, 3, 2, 1. Odłóż. Świetnie. Wyciągnij się. Ręce i nogi szeroko. Daleko. Mocno się wyciągasz. Rozciągamy brzuch. Nogi w krzesełko. I nogi do prawej strony. Ręce szeroko. Nogi dotykają ziemi, a ty odkręcasz głowę w drugim kierunku. Możesz docisnąć nogi, staraj się jak najbardziej odkręcić. Łopatki są przyklejone do maty. Tutaj rozciągamy nasze boczki. Świetnie, zmień stronę. Druga strona. Patrzysz się w drugim kierunku. Dociśnij nogi do ziemi, łopatki dotykają podłogi. Głęboko oddychasz, uspokój organizm. Świetnie. I teraz prawa stopa na lewe kolano. I chwyć pod lewe kolano i dociśnij. Chwyć za kolano i dociśnij mocno do siebie. To samo na drugą stronę. Chwyć za kolano. Jeżeli potrzebujesz dłużej się rozciągać, oczywiście zrób po tym treningu, bo to był bardzo mocny trening, więc myślę, że warto poświęcić nawet i pół godziny na to, żeby porozciągać mięśnie. Świetnie. Wstań. I jeszcze wyciągniemy się mocno do boku. Ręce nad głową, w koszyczek i hop do boku. I mocny skręt. Świetnie. I druga strona. Super. Z mojej strony to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że trening się Wam podobał. Napiszcie koniecznie komentarz, jak było i co byście w takim treningu poprawili i dajcie też pomysły na kolejne filmy. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam na mój fanpage, gdzie pojawiają się treningi na żywo oraz zapraszam na Instagram. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć!